Wiecie, kiedy 213 lat temu urodził się Karol Darwin, nikt nie myślał, że 50 lat później wyda dzieło o powstaniu gatunków, które dzisiaj, jak zauważyliście, jest podstawą wszelkiej nauki, która atakuje stworzenie. Diabeł przez całą historię istnienia tego świata zawsze próbował podważyć autorytet Boga. A wiecie, co jest najmocniejszym argumentem, żeby podważyć autorytet na przykład architekta albo budowniczego? Zanegować, proszę? Jeszcze raz. Tak, zanegować autora, zanegować twórcę, zanegować tego, kto stworzył ten plan. Powiedzieć nie, to ktoś inny. Albo nie, to nie tak było. I zauważcie, że dzisiaj, tuż przed samym przyjściem Chrystusa, diabeł wpadł w furię i zaatakował to, co jest najcenniejsze, czyli to, co jest dziełem wszechmogącego Boga. Po co? Żeby go zdyskredytować. Przed kim? Przed jego stworzeniami. Przed istotami, które stworzone zostały na jego obraz i podobieństwo i są tak piękne. Są tak piękne jak wy. Zauważcie, to jest niesamowite. Bóg, diabeł dzisiaj chce powiedzieć ludziom, takim cudownym ludziom, którzy żyją na planecie Ziemia, nie, nie pochodzicie z ręki wszechmogącego Boga, który was nie tylko stworzył, ale odkupił, ale macie swoje początki w zupełnie bezsensowny sposób, w dziele tworzenia się przypadków i różnych innych dziwnych rzeczy. I wiecie, co to oznacza? To oznacza, że dzisiaj współczesny człowiek jest zagubiony. Ponieważ tak naprawdę to, co Darwin zapoczątkował, czyli teoria ewolucji, do dzisiaj ma wiele mankamentów i nie można w racjonalny sposób udowodnić tego, co tam w tej teorii jest powiedziane. Tak jak w racjonalny sposób nie można udowodnić stworzenia. Nie można. Ale zauważcie, istota rzeczy jest taka, że wy jako chrześcijanie dzisiaj przybyliście tu dlatego, że wierzycie. I dla was to jest piękne, ponieważ wierzycie. A dlaczego nie można wyjaśnić istoty stworzenia? No z prostej przyczyny. Umysł człowieka, który dzisiaj funkcjonuje przez 6000 lat prawie, jest tak zdegenerowany, że zrozumienie stworzenia, które było problemem również dla Adama, który żył w doskonałych warunkach, dzisiaj jest jeszcze bardziej skomplikowane. Wiecie, kiedy Bóg stworzył świat na samym początku i kiedy umieścił Adama w tym świecie, Adam miał mnóstwo pytań. Ciekawe jest to, że kiedy studiujecie te chociażby objawienia ducha proroctwa, to zauważacie, że Adam był niesamowicie mądrą istotą. Bóg cały czas podawał mu informacje na temat tego, w jaki sposób ten świat został stworzony. Podawał mu informacje o prawach, o różnego rodzaju relacjach, które zachodzą. Ciekawe jest to, że nie wiem, czy czytaliście, ale ja czytałem, że Adam na przykład umiał zrozumieć drzewa. Już nawet nie zwierzęta, ale drzewa. Komunikował się z nimi. To było coś, co jest dla mnie do dzisiaj niepojęte. Ale tak było. Relacja człowieka z przyrodą była zupełnie inna. W ogóle życie w tych doskonałych warunkach było zupełnie inne. Wiecie, to co rzeczywiście diabeł uczynił, to chciał, abyśmy nie pamiętali o swoich początkach, abyśmy tym samym nie pragnęli wrócić do swoich początków. Bo wiecie, powrót, o którym Biblia mówi do początku, jest niesamowity. Mówi, że wrócimy do miejsca, skąd przez grzech zostaliśmy zabrani. Po co? Po to, żeby dalej kontynuować to, co jest wieczne, co jest doskonałe, to, co nigdy nie przestanie istnieć. Epizod grzechu to jest mały epizod w całym wszechświecie, który istniał od miliardów, miliardów nieokreślonych lat. Wyobraźcie sobie, ten wszechświat istniał tak jak Bóg istniał od całej wieczności. Nie było chwili, kiedy by nie było Boga. Nie było chwili, kiedy nie byłoby istot, które On stwarzał po kolei tak jak to zaplanował. Bóg jest Bogiem, który przez całą kolejną wieczność będzie czynił rzeczy doskonałe i nigdy nie będzie śmierci. Śmierć jest naszym epizodem. Pierwsza śmierć pojawiła się tak naprawdę, dzisiaj mówiliśmy, w raju. To była pierwsza śmierć. Cały wszechświat nie widział wcześniej śmierci. Nie było.
Oczywiście mówimy o baranku, który prawdopodobnie został złożony w raju, ale to było zaskakujące i niezrozumiałe. A dzisiaj przeżywamy ten cały epizod, zmierzając bardzo szybko do finału cudownego. Bóg chce przywrócić ten świat do harmonii. Bóg chce, aby ten świat dalej mógł egzystować w doskonałych warunkach. I to jest właśnie piękne. Dlatego zauważcie, kiedy dzisiaj mamy, jak zauważyliście w lekcji, Dzień Stworzenia, to jako adwentyści jesteśmy jedną z, można powiedzieć, z niewielu już wspólnot, która absolutnie odrzuca jakąkolwiek koncepcję właśnie ewolucjonizmu. Kładziemy nacisk na to, że Bóg stworzył ten świat absolutnie w 6 literalnych dniach. Jak go stworzył? Rzekł i stało się. Rozkazał i stanęło. Nie wiem, czy pamiętacie taką bajkę, jeszcze pomysłowy Dobromil. Taki ołówek pisał sobie, rysował i rzeczy spadały na ziemię. Śmialiśmy się z tego, ale zauważcie, historia stworzenia to właśnie historia Boga, który mówi i rzeczy się dzieją. I powiem wam, że dzisiaj, kiedy jestem razem z wami, wcale nie chcę mówić wam na temat samego stworzenia i przekonywać was, że to stworzenie ma sens i że Bóg to stworzył i że ta teoria ewolucji nie ma sensu, ale chciałbym dzisiaj przez kilka chwil skoncentrować się na tym, że my jako ludzie, jako ci, którzy wierzymy w stworzenie, mamy taką, powinniśmy mieć taką głęboką potrzebę, aby więcej tego Boga stworzenia jeszcze uwielbiać i okazywać mu wdzięczność za to, co zostało dokonane. Ponieważ ten Bóg, który stworzył kiedyś ten świat, on tego świata nie zostawił samemu sobie, ale on ciągle działa. I mimo tego, że na tym świecie jest tyle zła i nawet to, co nas wzburza bardzo, to chociażby ten konflikt, ta wojna, która jest w tej chwili na wschodzie. Ale muszę wam powiedzieć, że nie ma ani jednej chwili, gdzie aniołowie Boży i Bóg nie kontrolowałby tych wydarzeń. To nie jest tak, że ludzie czynią, co chcą. Ale Bóg jedynie dopuszcza, aby to, co jest tyranią, co jest złem, mogło dojrzewać, aby cały wszechświat zobaczył, że zło nie powinno mieć racji bytu w tym wszechświecie. I dlatego właśnie każdy dzień to jest Boża ingerencja. Gdyby Bóg tam nie był, wiecie, że dawno ten konflikt byłby totalnie inną reakcją. Prawdopodobnie bylibyśmy po katastrofie nuklearnej. Prawdopodobnie, ale tylko dlatego, że Duch Święty trzyma ten świat jeszcze i aniołowie ten świat w swoich rękach, możemy patrzeć z nadzieją, że ten konflikt nie skończy się tak, jakby ludzie chcieli, ale tak, jak Bóg doprowadzi ten świat do swojego końca. Więc pozwólcie, że dzisiaj przez kilka chwil skoncentruję waszą uwagę na dwóch elementach, na uwielbieniu i wdzięczności. Co to jest uwielbienie? Uwielbienie to głęboka cześć, miłość, podziw dla kogoś lub czegoś, a wdzięczność to uczucie będące odpowiedzią na doświadczone dobro. Uwielbienie i wdzięczność. I wiecie, to są rzeczy, które dzisiaj tak bardzo zanikają we współczesnym świecie. Nie wiem, kiedy ostatnio tak staliście gdzieś na zewnątrz i patrzyliście w niebo i tak mieliście taką chwilę i mówiliście: Boże, jesteś taki wielki, taki wspaniały, to wszystko mówi o Tobie, ja chcę być Twoim dzieckiem, chcę, abyś wziął mnie w swoje ręce, abyś kierował moim życiem. Kiedy mieliście taką chwilę? Boże, jestem Ci tak wdzięczny za moje życie. Boże, jestem Ci tak wdzięczny za wszystkie doświadczenia. Boże, jestem Ci tak wdzięczny, bez Ciebie nie byłoby mnie w ogóle, ale Ty jesteś wszystkim dla mnie. Pozwólcie, że na bazie tego, co powiedziałam przed chwilą, poprowadzę was do psalmu 103, który właśnie zachęca nas do tego, abyśmy błogosławili albo uwielbiali Boga. Niektóre fragmenty z tego psalmu będę chciał z wami studiować. Psalm 103, wiersz 1 mówi tak: Błogosław, błogosław, albo inaczej jak w innym przekładzie, uwielbiaj duszo moja Panu. Duszo moja, nefesh, psyche, anima, wszystko całym jestestwem, całą sobą. Drugi wiersz mówi: wszystko, co we mnie, imieniu Jego Świętemu. Wiecie, to wyrażenie uwielbiaj, błogosław, duszo moja Panu jest bardzo zastanawiające, ponieważ możemy zauważyć, że często jest tak, że my czytamy
albo życzymy komuś Bożego błogosławieństwa. Zauważyliście? Tak, niech ci Bóg błogosławi, a to oznacza, niech ci Bóg da szczęście, niech ci da zadowolenie. Zauważcie jednak, że psalmista mówi odwrotnie. Ty teraz, człowieku, błogosław duszo moja Panu. Jak to można błogosławić Boga? Jak można życzyć Bogu szczęścia? Wiecie, słowo błogosławiony albo błogosławić nie tylko oznacza, że życzyć komuś szczęścia, ale oznacza również dobrze mówić o kimś, wyrażać zadowolenie, wdzięczność, wychwalać go. Właśnie to miał na myśli psalmista, który mówi o tym, wychwalaj Boga, raduj się Bogiem, mów o Nim dobrze, akcentuj, kim On jest dla Ciebie. Błogosław duszo moja Panu, czyli Boże, jesteś taki jak nikt inny. Ja Cię tak bardzo cenię. Boże, Ty jesteś wielki, ja chcę mówić o Tobie innym ludziom. To jest właśnie psalm, który napisany został po to, abyśmy dzisiaj studiując go mogli mieć świadomość, że uwielbianie całym sobą, jestestwem, umysłem, a nawet ciałem powoduje, że Bóg zostaje wyniesiony na piedestał. Wiecie, ten cały psalm jest bardzo interesujący, ponieważ on też zawiera pewne elementy, za które powinniśmy Boga błogosławić. I pozwólcie, że kilka tych elementów wam powiem. Na przykład jeden z takich elementów, za który należy błogosławić Boga, to jest to, co jest napisane w wierszu drugim. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Gdybyście mieli podsumować swoje życie i spojrzeć na nie, to jakbyście powiedzieli, ile było więcej dobrodziejstw, czy więcej takich rzeczy, które były, no nie wiem, nie powiem przekleństwem, ale które były złe, negatywne. Jak oceniacie swoje życie? Wiecie, my jako ludzie często reagujemy na dobro w taki sposób, że dobro dla nas to jest ewidentna korzyść, tak? To jest dobro. Natomiast kiedy przychodzi coś, co nam się nie podoba, to jest ewidentne zło. Zauważcie jednak, że to, co Biblia chce powiedzieć i co psalmista chce powiedzieć, to on mówi, nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego, ma na myśli, że dobro, o którym Bóg czyni dla naszego życia, niekoniecznie na początku nam się podoba. Czasami to, co Bóg czyni dla naszego życia na początku, jest czymś, co nas nieraz boli, jest smutne, ale koniec tego jest szlachetny. Zauważyliście? Właśnie Boży sposób patrzenia na człowieka jest zupełnie inny. To dobro, które doświadczamy z uwagi tego, że jesteśmy ludźmi, o czym ewangelista Mateusz powiedział, żebyśmy się nie troszczyli, bo to wszystko będzie przydane, ale szukajcie najpierw Bożego Królestwa i sprawiedliwości Jego. Wiecie, że właśnie ta historia dobra z Bożego punktu widzenia to jest tak naprawdę doświadczanie człowieka, bo doświadczenia to są jego metodą, która prowadzi nas do życia. A czy może być lepsze dobro niż powrót do tego, co zostało utracone, do wieczności, do życia? Zauważcie, więc psalmista mówi, nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Gdy mówi o dobrodziejstwach, sam ma na myśli swoją historię, gdybyście spojrzeli na historię Dawida. Pamiętacie, jak wyglądało jego życie? Czy te początki jego życia były zawsze dobre? Pamiętacie, jak wiele razy musiał uciekać? Wiele razy był atakowany, tak? Ale jednak to jest człowiek, który mówi, że Bóg we wszystkich tych złych doświadczeniach był z nim. Widzicie, dobro, które Bóg chce nam dać, to jest to, przez co On nas chce przeprowadzić. Dobro Boże to jest życie człowieka, doświadczane życie człowieka, różnego rodzaju okoliczności, dobre i złe. Ale Bóg ma w swoich rękach twoje i moje życie i mówi, błogosław Boga za to. Nie zapominaj tych wszystkich Jego dobrodziejstw, bo one są dobre. Jak są dobre? No dobre są tak, jak mówi kolejny tekst, wiersz trzeci, tak, że On odpuszcza wszystkie winy twoje. Wiecie, gdy myślimy o winach, to winy to jest taki bardzo trudny temat, dlatego że... Wiecie, przebaczenie to jest w ogóle duży temat, tak? Ale każdy z nas chyba w życiu doświadczył zarówno przebaczenia, jak i
A czy tego, że sam przebaczył i że mu przebaczono. Wiecie, gdybyśmy dzisiaj mówili o przebaczeniu w kontekście zbrodni, które się dzieją na świecie, wiecie, jakie byłoby to trudne, gdybym przed wami stawiał nazwiska ludzi i pytał, czy jesteście w stanie przebaczyć? Co to znaczy przebaczenie? Przebaczenie to jest tak trudny proces. Podam wam jedną z historii, a może dwie, jak ludzie patrzą na to, co jest złe i jak próbują się ustosunkować do tego. Któregoś dnia czytałem taką historię, która wydarzyła się w roku 2003 w stanie Teksas w Stanach Zjednoczonych, kiedy to kobieta jadąc samochodem potrąciła mężczyznę. Wiecie, mężczyzna, który został potrącony tak nieszczęśliwie i niefortunnie na skutek tego uderzenia pokoziołkował, że uderzył głową w jej szybę i wpadł do środka samochodu po prawej stronie. Kobieta przerażona prowadziła ten samochód dalej. Mężczyzna żył, a ona przejechała przez całe miasto, podjechała pod swój dom, zaparkowała ten samochód w garażu i poszła do domu, a mężczyzna żył. I wiecie, historia się kończy tragicznie, bo mówi o tym, że po prostu mężczyzna w pewnym momencie umarł. I kiedy wszystko się wydało, kobieta została postawiona przed sądem, no i sąd ją skazał na 50 lat więzienia za zabójstwo. Dodatkowo dostała 10 lat za mataczenie w całej sprawie. Co myślicie o takim postępowaniu? Można przebaczyć czy nie? Pomyślcie jeszcze, gdyby to był ktoś bliski wam, tak? Gdyby to był na przykład wasz ojciec albo wasze dziecko. Sąd miał problem, dlatego dał taki wyrok. 50 lat, żadnej możliwości. Ale wiecie, na tej sali też był syn mężczyzny, którego potrąciła kobieta. I cała historia, kiedy się już sąd kończył, on poprosił o głos i powiedział coś takiego. Droga pani, to jest pani Chantal. To, co pani zrobiła, było okrutną zbrodnią. Moje cierpienie jest tak wielkie. Straciłem swojego ojca, ale pani Chantal, teraz pani została skazana na więzienie. I zanim pani pójdzie do więzienia, to chcę pani powiedzieć, że pani wybaczam. Chcę pani powiedzieć, żeby pani wybaczam, żeby pani nie niosła tego ciężaru. Chyba po raz pierwszy ta kobieta zastanowiła się nad tym, co zrobiła. Bo historia mówi, że wtedy łzy się pojawiły na jej oczach i zamilkła. Co myślimy o takim rozwiązaniu? Podoba nam się? Wiecie, jakie są różne emocje w kontekście przebaczenia? A wiecie, co Pisma Święte mówi o Bogu? Odpuszcza wszystkie winy twoje. Każdą winę, którą człowiek przyjdzie i wyzna, odpuszcza. To jest niesamowity Bóg. Dlatego psalmista mówi, błogosław duszo moja Panu, nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Twoje życie jest w Jego rękach. On bierze twoje grzechy. Wiecie, że największym problemem ludzkości na tej ziemi to jest grzech? No bo jakby, jak, a co innego mogłoby być większym problemem? To grzech spowodował, że jesteśmy w takiej, a nie innej sytuacji. To właśnie brak przebaczenia spowodowałby, że musielibyśmy wszyscy zginąć. Tak naprawdę ten wyrok śmierci, który był kiedyś w raju, on dalej ciąży na ludzkości. Ale Bóg w swojej łasce, jakśmy dzisiaj powiedzieli, znalazł baranka. Baranka, który tam był złożony, abyśmy jako ludzie mogli żyć. Zostawił, odroczył egzekucję tak naprawdę. Bo wiecie, że któregoś dnia Bóg wyda ten wyrok, ale na jakiś czas odroczył. Dlatego przebaczenie jest podstawą całego planu zbawienia. Przebaczenie jest najlepszą formą budowania relacji międzyludzkich, co jest bardzo trudne. Druga historia, którą wam szybko wspomnę, to jest historia Amiszów. Wiecie mniej więcej, jak funkcjonują Amiszowie. To jest taka specjalna grupa ludzi, która społeczna, która ma swoje zwyczaje. Oni rozumieją, że aby być blisko Boga, trzeba zachowywać pewne zwyczaje, aby się odsunąć od rzeczywistości tego świata. Któregoś dnia młody mężczyzna stracił swoją córeczkę. I wiecie, był tak wściekły na Boga, że Bóg zabrał mu dziecko. To jest tak jak dzisiaj, ludzie są wściekli na Boga za wszystko, co się dzieje. I postanowił, że jakby zemści się na Bogu. 9 miesięcy później
a był akurat osobą, która dostarczała mleko do właśnie różnych zabudowań, między innymi do szkoły Amiszów. Tego poranku, to było w 2007 roku, kiedy przybył do szkoły, wszedł do środka, wyciągnął pistolet i zastrzelił 5 małych dziewczynek, dlatego że chciał pomścić stratę swojej córki. Okrutne, prawda? Okrutne. Nawet nie wyobrażamy sobie, jakby to było, gdyby ktoś wszedł tu do nas dzisiaj i zrobił to samo. Bylibyśmy przejęci, powiedzieli, nie, kim jest ten człowiek, zabić go. Ale wiecie, co zrobili Amiszowie? Otoczyli go opieką i mu przebaczyli. Przebaczenie. Co ma powiedzieć Bóg, patrząc na cały ten świat? Odpuszcza wszystkie winy twoje. Widzicie, dlatego psalmista w tak niesamowity sposób mówi: błogosław duszo moja Panu, błogosław duszo moja Panu. Nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego, bo On odpuszcza wszystkie winy twoje. A później dokłada jeszcze jedno zdanie, o czym wspomnieliśmy po części dzisiaj: leczy wszystkie choroby twoje. No ale przecież Bóg nie leczy chorób, powiemy dzisiaj. Popatrzcie, psalmista próbuje nam pokazać obraz Boga, który jest nieustannie w naszym życiu, bez względu na okoliczności i sytuacje. Bo wiecie, bo dla nas leczyć chorobę to znaczy był chory i jest zdrowy. Ale wiecie, co by się działo, gdyby Bóg nie był z nami dzisiaj i nie leczył was? Wiecie, ilu z was by nie było na tym miejscu? Sam, tak jak tutaj dzisiaj siostra Beata wspomniała, nieraz kiedy była modlitwa o uzdrowienie, to wydaje nam się, że już Bóg powinien, a nie gdzieś tam w przyszłości. Ale wiecie, że nawet gdy ktoś odchodzi, Bóg koi ból i leczy rany innych, kiedy ludzie zaufają Mu całkowicie, kiedy ludzie rozumieją, że na tym świecie zła nie może być dobra, że zło jest tak wstrętne, że ono będzie niszczyło nasze ciało, nasz umysł, naszych bliskich będzie zabierało przez śmierć, ale Bóg mówi, nie martw się, ja jestem z tobą. Mam taką osobę, którą mam kontakt, która co jakiś czas dzwoni do mnie i mówi mi o swoich lękach, o swoich obawach, a ja jej ciągle mówię coś takiego, nie martw się, Pan Bóg jest z tobą, pozwoli ci przejść przez to doświadczenie. Nie martw się, Pan Bóg będzie z tobą, pozwoli ci przejść przez to doświadczenie. I zawsze się z nią modlę. Wiecie, to już trwa dość długi okres czasu i ostatnio powiedziała mi coś takiego. Pastorze, jak ja się cieszę, że ja mogę do ciebie zadzwonić, że ty ciągle mówisz mi o Bogu, który jest ze mną. Ona się nie modliła, ale dzisiaj nauczyła się modlić. I ona mi mówi, wiesz, ja się już modlę do Boga. Ja już wiem, że On istnieje. Kiedyś jedna osoba powiedziała mi, wiesz, boli mnie, ale Bóg mnie uzdrowił. Jaki paradoks, prawda? Jakaś przeciwstawność. Boli mnie, ale Bóg mnie uzdrowił. Wiecie, psalmista chce, żebyśmy spojrzeli na Boga jako tego, który mimo tego bólu, cierpienia, mimo grzechu, który jest, On jest Bogiem, który jest blisko człowieka. Blisko, On dotyka naszego życia i mówi, błogosław duszo moja Panu. Nie zapominaj, bo On wszelkich dobrodziejstw, bo On odpuszcza wszystkie twoje winy, leczy wszystkie twoje choroby i On ratuje od zguby twoje życie. A to jest kolejny przypadek. Wiecie, kiedy się znowu cieszymy? Kiedy ktoś opowie historię, też bym wam mógł opowiadać historię, która uratowała mi życie i to było takie ewidentne, bo powinienem zginąć. Ale są historie, których nie znamy. Na przykład taka historia, gdzie niedawno wracając samolotem, wsiadając do samolotu, usłyszałem od pilota takie zdanie. Drodzy Państwo, musicie się przesiąść do innego samolotu, bo wykryliśmy usterkę silnika. A gdyby wykryli 5 minut później, gdyby samolot wystartował, bo powiedział to po godzinie startu, a nie przed, rozumiecie? Co to znaczy mieć dzisiaj zrozumienie Boga, który jest stworzycielem i który jest odkupicielem?
On ratuje od zguby życie twoje. I kolejna wiersz, kolejna myśl, która jest zapisana w wierszu czwartym. Posłuchajcie, to jest tak głębokie, tak niesamowite, tak piękne, ono mi się tak podoba. On wieńczy, koronuje cię inaczej łaską i litością. On jakby nakłada na twoją głowę, on nakłada wieniec, koronę, który jest koroną łaski i litości. Wyobraźcie te sobie. Każdego dnia, kiedy Bóg patrzy na człowieka, mówi, wiem, jesteś marnym prochem, powinieneś umrzeć, ale ja, popatrz, mam swoją koronę, założę ci na głowę, koronę łaski. Dlatego żyjemy. Korona łaski powoduje, że żyjemy. Wiecie, jak często? Każdego poranku Bóg koronuje swoje dzieci koroną łaski i litości. Wiecie, kiedyś da nam koronę zwycięstwa, ale na tej ziemi On daje koronę łaski. On wieńczy cię, ozdabia swoją cudowną łaską, łaską i litością. I w końcu jeszcze jeden fragment, który jest w wierszu piątym. On nasyca dobrem twoje życie. Nie wiem, jak się czujecie w tej chwili, czy jesteście nasyceni, czy głodni. Ale nasycić, to słowo jest takie bardzo przyjemne. Być nasyconym, to mieć taki stan, taki błogostan, prawda? Tak, kiedy jesteśmy pojedzeni, to mówię, o, teraz to ja mogę się zdrzemnąć albo iść na jakiś fajny spacer, mamy dobry humor, tak? Niektórzy mówią, nie przystępuj, bo jestem głodny, ale jak nasyceni jesteśmy, wiecie, co jest napisane? Bóg nasyca, czyli wypełnia dobrem twoje życie, absolutnie, jest tak, ono jest tak nasycone, że nic nie można więcej dołożyć, bo syty człowiek to jest jaki? To jest pełny, on nie chce więcej, jemu jest dobrze. Błogosław, duszo moja Panu i wszystko, co we mnie, imieniu Jego Świętemu. I wiecie, jak on nasyca to życie dobrem? I kolejny wiersz, który mówi tak, ten sam wiersz, ale drugie zdanie. Tak, iż odnawia się jak u orła twoja młodość. Znowu pewnie zadacie mi pytanie, no jak to? Przecież lata mijają, wszyscy mamy więcej i czujemy słabość. Ale wiecie, dzisiaj nawet i tutaj mogę się odwołać do nauki. Wiecie, że dzisiaj naukowcy udowadniają, że ludzie, którzy ufają Bogu, a szczególnie adwentyści, mają ku temu dowód, mają na to dowód, żeby się tym chlubić? A wiecie dlaczego? No bo ludzie, którzy przyjmieli Boże zasady i żyją o ile lat dłużej? 10 do 15 lat. Co to oznacza? Żeby żyć 10 czy 15 lat dłużej, to znaczy, że trzeba mieć w sobie jakąś siłę życia. Ta siła pochodzi od Boga. Któregoś dnia, kiedy czytałem książkę, jedną z książek Ducha Proroctwa na temat zależności od Boga, wiecie, przeczytałem coś takiego. Każdy twój oddech jest inspirowany mocą Boga. Każde uderzenie twojego serca jest inspirowane mocą wszechmogącego Boga. Usiadłem na chwilę na fotelu i sobie tak oddychałem. Boże, jesteś. Później posłuchałem swojego serca, przytknąłem do ręki. Boże, każde bicie, każda myśl, każdy oddech, to Ty jesteś. Pamiętacie, co napisał na ten temat w Dziejach Apostolskich apostoł Paweł? On daje wszystkim co? Życie, tchnienie i wszystko. Błogosław, duszo moja Panu, tak iż odnawia się, jak u orła młodość twoja. Nie zbadałem zagadnienia, jak u orła młodość twoja, ale widzę ludzi, wiecie, którzy mają dzisiaj powyżej 80 i 90 lat i oni ciągle funkcjonują. Odwiedziłem w tym tygodniu mężczyznę, który ukończył 91 lat, no i przeczytałem mu ten tekst. U was też w zborze są tacy ludzie. Wiecie, nie wszyscy tak żyją, dlatego że skutki grzechu nieraz powodują, że ta degeneracja zabiera nas wcześniej. Ale generalnie zauważcie, ludzie, którzy przyjmują Boże zasady, oni są jakby odnawiani na nowo. Niesamowite to jest. Pozwólcie, że teraz, kiedy będziemy podsumowywać, przeczytam wam jeszcze Psalm 92, w którym w wierszu drugim i trzecim są takie słowa. Dobrze jest dziękować Panu i opiewać imię Twe, o Najwyższy. I teraz słuchajcie, obwieszczać z rana łaskę Twoją, a w nocy wierność Twoją.
Zastanawiałem się, dlaczego psalmista tak to ujął. Dlaczego z rana mamy obwieszczać Bożą łaskę, a w nocy Jego wierność? Myśleliście kiedyś nad tym? Bardzo proste. Dlatego, że jak człowiek otwiera swoje oczy, jest nawet taka pieśń, która mówi: wielu śmierci snem upadli, co się wczoraj spać pokładli, my się jeszcze obudzili, byśmy Boże Cię chwalili. Łaska Boża. O poranku, kiedy człowiek otwiera swoje oczy, kiedy pada na swoje kolana, mój Boże, dziękuję Ci za kolejną noc, którą dałeś mi przespać, a teraz przede mną kolejny dzień. Proszę o Twoją łaskę, abym mógł przeżyć ten dzień, Panie. Proszę, mam tyle różnych zajęć, działań w tym dzisiejszym dniu. Proszę, Twoja łaska niech będzie ze mną, Twoja moc, Twój Duch niech mnie prowadzi. Jest tak? Oby tak było. A wieczorem? Boże, wierność Twoja była wielka. Przeżyłem kolejny dzień. Dlatego psalmista mówi: błogosław duszo moja Panu i wszystko, co we mnie, imieniu Jego świętemu, błogosław. I nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie winy, On leczy choroby, On ratuje od zguby, On nasyca dobrem Twoje życie, tak iż odnawia się jak u orła Twoja młodość. Jak myślicie, czy w tym złym świecie czegoś więcej nam potrzeba? Dlatego Boży Kościół dzisiaj w tym 21 stuleciu ma być Kościołem wyjątkowym, jedynym w swoim rodzaju. To jest Boży Kościół, ludzie, których Bóg powołał, aby oni w tym złym świecie, kiedy wszystko jest atakowane, co związane jest z Bogiem, kiedy moralność upada, kiedy stworzenie zostało zaniedbane, a diabeł chce, aby ludzie wierzyli w teorię ewolucji, kiedy tak naprawdę wszelkie wartości międzyludzkie zanikają, Bóg chce mieć Kościół. Wiecie jaki, który będzie błogosławił Boga? Mówił: Bóg jest dobry, Bóg jest tym, który daje życie, Bóg ratuje, Bóg prowadzi, Bóg wyzwala. My mamy Boga, który jest ponad wszystkimi złymi rzeczami, Boga, który dzisiaj ma być objawiony w tym świecie. A wiecie, jak często ludzie, którzy mówią, że są chrześcijanami, to Jego wielkie, cudowne imię hańbią swoimi słowami i swoim życiem. Zamiast Go wychwalać, narzekają, utyskują. Prawda? A gdy coś dzieje się złego, to może nawet w sercu przeklinają. Spotkałem w tym tygodniu, w zasadzie dwa dni temu, mężczyznę na ulicy, sąsiada mojego, który mówił mi o swoich chorobach. A ja mówię: wiesz co, to się pomodlę za ciebie. O, wiem, że on jest niewierzący. Powiedział: no, tak nie chciał, żebym rozwijał tego tematu. I odpowiedział mi tak: to gdzie jest Bóg, kiedy te dzieci tam są niszczone? A ja mówię: gdybyś zrozumiał kontekst wielkiego boju i zła, to byś pojął, że to nie Bóg i że Bóg chce zakończyć tą historię. Nie chciał rozmawiać, na koniec mu tylko powiedziałem: ale i tak się za ciebie pomodlę, bo tego mi nie możesz zabronić, żeby Bóg dał ci zdrowie. Widzicie? Bóg dzisiaj chce mieć Kościół, silny Kościół, ludzi, którzy będą inaczej patrzeć na wszystko, ludzi, którzy będą widzieć w tym świecie Jego ingerencję, to, że On prowadzi, ludzi, którzy będą mówić: Boże, ja jestem Twoim dzieckiem i ja chcę świadczyć o Tobie, ludzi, którzy będą opowiadać, jak dobrodziejstwa doznają, nawet gdy jest źle, to będą mówić: Boże, jesteś ze mną, to znaczy, że jest dobrze. A psalmista mówi: nawet gdy pójdą przez wysłą dolinę, będzie im się ona wydawała jakby obfitująca w źródła. Co jest nierealne. Ale w tym złym świecie chcę zostawić wam tą ideę Boga, którego błogosławimy i okazujemy wdzięczność. Bo bez tego Boga nawet nie zdajemy sobie sprawy, jakby ten świat wyglądał. Nastanie taki moment, czytajcie o tym, kiedy aniołowie, którzy trzymają wiatry, puszczą te wiatry. Wiecie, jak będzie wyglądała ziemia wtedy? Wtedy nikt nie powstrzyma żadnych konfliktów zbrojnych. Wtedy ludzie będą ginąć tysiącami. Wtedy tsunami będzie
w jednym i drugim miejscu powodowało, że wyspy się będą zapadać, góry będą znikać, rzeki przestaną płynąć, chaos wielki, jaki powstanie na krótki okres czasu. Będzie chaos, który przyspieszy przyjście Jezusa. Ale dzisiaj Bóg trzyma ten świat w swoich rękach. Wiecie, jedna rzecz, która będzie cudowna, to że nawet gdy to nastąpi, ci, którzy uwielbiają Boga i będą przybliżać się do Niego, oni nigdy nie zostaną dotknięci już śmiercią. Oni będą mogli przejść przez ten najtrudniejszy okres. Dlatego dzisiaj potrzeba nam takiego dobrego spojrzenia, jakiego? Błogosławienia Boga, mówienia o Nim dobrze. Życzę wam tego. Życzę wam, abyście w taki sposób patrzyli na swoje życie. Nie będzie łatwo. Będzie trudno czasami. Będziecie nieraz płakać. Będziecie się smucić. Będzie was bolało. Będziecie leczyć rany. Tak. Bóg to przewidział. Ale pamiętajcie, że w tym wszystkim zawsze obok was stoi Bóg, który chce wziąć was w swoje ręce, jeśli tylko Mu pozwolicie, i was przeprowadzi. Życzę wam takiego dobrego spojrzenia na Wszechmogącego, który jest jedyny, cudowny, wspaniały i wielki. Amen.